Wszystkim, co tam, jak tam. Ja sobie tutaj może to odhaczę i z której strony mam kamerę. Z dobrej strony mam kamerę, ale nie na tej wysokości, poprawmy to. Jak się to zmieniało teraz, szybki ten. Próbowałem ponaprawiać parę rzeczy. Próbowałem ponaprawiać parę rzeczy, ostatnio chyba zepsułem więcej niż naprawiłem, więc czekam aż technicznie siądą do kompa i naprawią za mnie. Czołem Sztechcio, czołem Wentylacja, Maciek P8, Yume, hello, Kierara, Dendro, Kat, Kasiol, Braisu, Jurian, Egzetka, cześć! Zmień nazwę streama, no właśnie zmieniłem, ale nie złapało mi, bo kliknąłem zamiast zapisz to rozpocznij streama i rozpoczęło ze starą nazwą i kliknąłem save sekundę za i jest. Uwielbiam ten, ale powinno być dobrze. Zamulanie, Genshin, dropy, HSR i Fall Guys potem, jeżeli będziecie chcieli, oczywiście. Bez spiny totalnie. Ojej. U was też tak duszno, gorąco i bez powietrza. U mnie lało, była taka pseudoburza bez piorunów, no ale ala pseudoburza i tak bardzo źle. Czy mam otwartą tą konsoletę do zmieniania wszystkiego, to co widzimy nowych siedzisk? Więcej siedzisk? Moment, czemu ja tu lecę? Przecież ja mam lecieć ten, zrobić daily. Jeżeli ktokolwiek z czymkolwiek potrzebuje tam pomocy z bossami i tak dalej, to krzyczeć, bo w sumie to był plan na początek streama, żeby troszkę pobujać się w Genshinie i połapać bossów. Chyba wszystkich mam zrobionych nawet, ale a, najpierw daily, potem spalić rezynę. Nie, jeden motylek mi dzisiaj zwiał, miałem dram... Serduszka dla Dubiel 26, jesteś osom, siema Wizu, 6 miesięcy minęło jak jeden dzień. Nice, jesteś osom, już cię tutaj serduszkuję. Czaty serduszka! Pum, poszło! W ogóle mam całą masę nowych gierek, które powinienem... Czy zebrać tego? Tak, zebrałem Yume, dzięki! Tam ten puzelek był niezrobiony, myślałem, że to było związane z questem, którego mam niezrobionego, ale się okazało, że chyba questy wszystkie były zrobione, więc się udało. Testowałeś Sekry Kicalfa na streamie, co ci podsyłałem? Na streamie jeszcze nie myślałem, żeby to właśnie zrobić na streamie, tylko muszę to zainstalować, a mam parę innych gierek, które też muszę, to znaczy zainstalowane są, ale muszę ograć i zobaczyć, czy podejdzie, czy nie podejdzie. Są teraz śmieszne promocje i parę gier, na które czekałem bardzo, żeby były w jakiejś takiej bardziej ludzkiej cenie. Tak jak Ni no Kuni, nie mówimy o tym jednym Ni no Kuni telefonowym, które to jest porażką po całości, ale te dwa dobre Ni no Kuni, które były wcześniej tylko na konsolach, teraz na PC-cie jest. To jest zamiast za 200 z hakiem, zrobili to za 2 dyszki. Za 5 dyszek można złapać całość zamiast ponad 500 za wszystkie te rzeczy, które oni tam mają. To jest chamstwo, tak nie wolno. Tak nie wolno takich cen dawać. Ludzkie? Nie, to jeszcze nie jest ludzka cena. Moment, co ja tutaj mam? Czemu ja tutaj mam? O nie! Aaaa, nie, nieważne. Źle team mam ustawiony. Gdzie jest moja ta? Leciałem bossa robić wcześniej i przestawiłem na nie tą postać, nie tego healera mam. To jest bez sensu ten team w tym momencie totalnie, ale zaraz to naprawimy. Final Fantasy, ale mówimy o tej siódemce, aha, remake, tak jest napisane w drugiej linijce, remake. No właśnie, słyszałem mieszane wrażenia ludzi o remake'u. Niektórzy na samym początku szczególnie twierdzili, że to jest best remake ever, a potem właśnie się zdania rozjechały, że to wcale nie jest Final Fantasy. No Braisu na samym początku krzyczą, że aha, w piłce nożnej czy w Final Fantasy? Ja kończę kość płytki w łazience, więc mam co słuchać przynajmniej przez remont kuchni łazienki. Nie dotykałem kompa przez 3 tygodnie, na szczęście jutro koniec chyba. To byłem dzisiaj ja, jak mnie Zakier zapytał, w co ostatnio grałem, tak o, dla przyjemności, było takie... Ja w nic ostatnio nie grałem dla przyjemności, znaczy we wszystko gram dla przyjemności, powiedzmy sobie szczerze. Oj, kamerę poprawmy może. Mój t-shirt z lisem, żrącym ramen, najosom! Ale tak, żeby grać dla samego grania, dla faktu grania, to od miesięcy nie grałem w nic dla faktu grania. Wszystko jest albo na nagrywki, albo do jakiegoś projektu. Debile twierdzą, że to nie jest Final Fantasy, bo nie ma turowego systemu walki. I nasze... Słyszałem, że tam dalej, bo początek bardzo mocno trzyma klimat starego Final Fantasy 7, a potem się rozjeżdża remake z tym, co było Final Fantasy. Momencik, Koko... Serduszka dla Koko, jesteś awesome, dziękuję za cheerki!
I właśnie znajomy, który był takim hardkorowym fanem Final Fantasy, chyba aż do... Wydaje mi się, że do 9 albo na 8 odpadł. Czyli wiecie, stare PlayStation, stare konsole i przeszedł na miliony razy, bo tam na sposoby się raczej nie dało. To właśnie tak był strasznie zajerany na samym początku, jak wyszedł remake, to było takie gra życia powraca. I potem jak wyszły te kolejne części tego remake'u, to było takie okej, już mi się nie chce grać, już mi się nie podoba. I w sumie było dziwne. Ale to nie jest prawda, bo tam jest opcja do wyboru, bo grałem chwilę na PS4. Możliwe, ja sam nie grałem, więc po prostu przekazuję zdanie znajomego, który na początku był mega nahypowany, a potem był zawiedziony. Ale to może było związane z tym, że mu żona nie pozwala grać i jak cokolwiek rusza, to i tak mu dzieci zabierają pada, więc to jest... On grał w tamtym momencie, kiedy ta stara siódemka wychodziła, a teraz to... Ale daj dzieciom pograć, daj dzieciom pada! To może być z tym związane, może być. Znaczy, to nie jest opcja 1:1, ale ciągle, no. Nie no, jak ktoś chce grać 1:1, to... emulacja, albo można złapać z tego PSX-a albo PS1 tego małego i... złapać płytki, one wciąż tam gdzieś są dostępne w niezbyt hardkorowych cenach, więc to też nie jest jakaś mega droga zabawa, to nie jest stary Nintendo, nie? To jest tylko pierwsze PlayStation. W ogóle wizuję ja z tym info dzisiejszego odcinka, powiem tyle, oni zmieniają codziennie zdanie, więc dopiero 4-3 zobaczymy, co będzie poprawne. Powiedzieć Koko, czy nie mówić Koko? Może nie mówmy Koko, niech ten. Na telefonie możesz ogarnąć... No! Szczególnie, że z tego co kojarzę, zrobili gdzieś tak z 5, może 6 lat temu patcha, który dostosowuje, to znaczy emulacja razem z instalką Final Fantasy 7 i 8, te wszystkie to były na pierwszym PlayStation. Były z dostosowaniem tego, żeby się dobrze grało na dzisiejszym sprzęcie, plus jest dużo ułatwień takich jak tam zarządzanie plecakiem, te wszystkie rzeczy, które w tamtych czasach się robiły bardzo, bardzo upierdliwie i wszyscy byli do tego przyzwyczajeni, to jest to teraz ogarnięte przez fanów dla fanów, nie? Więc są takie cuśki. Twoja nazwa mówi, że ma Seymour. nie mogę, Simon, nie mogę. Ej, w ogóle, to będzie hiciorek na jutro, bo ja zawsze jak się zgłaszałem na te programy, robiłem to bardziej dla jaj. Zgłaszam się na te programy content kreatorów dla Michojo, że ja streamuję, oni mi dają primogemy i mi wyskakiwało automatycznie, że nie można cię przyjąć do programu tego, bo jest blokada, nie można cię przyjąć, nie mam gdzieś screenshot tego. I dla jaj dzisiaj gadałem sobie z Simonem, że a ja tam klepnę i zobaczymy, czy mnie przyjmą i mnie przyjęli, bo takie... Okej, okay. I to nawet bez zaznaczania tego, że czytałem ten, więc chyba teraz przyjmują wszystkich, chyba skasowali czarną listę ludzie. Wizu Mazonka, ale takiego po całości. Czemu Koko mi się kojarzy jedynie z piosenką na Euro 2012? Koko Euro spoko. No właśnie, Simon, też nie mogę z tego, że mnie przyjęli. Ale jutro będzie na to rant, bo skoro mnie przyjęli, to już zrobiłem szybki research, co mi wolno, czego mi nie wolno i na jakiej zasadzie to działa. I się okazało, że to jest najgorsze, że oni zmienili ten cały program. I zmasakrowali się sami, po prostu zrobili na sobie auto isekaja. To jest jeden z najgorszych elementów programu, to nie jest program partnerski, ale autopromocji, jaki jest obecnie na rynku. Yume? Tak! Zcięli wszystkie nagrody dla content kreatorów o ponad połowę i zawyżyli wymagania. W momencie, kiedy mają problem z ludźmi, żeby grali w ogóle w ich grę na streamach. Więc... Cześć Sezu! Co ja tu właściwie robię? Aha, ja daily robię. Czy masz zapalać świeczkę? A jak masz jakąś dobrą zapachową, to dajesz. Co? Ewentualnie możesz szałwią na odstraszanie złych duchów. Jak tam Abyss? Nie ruszałem tego Abyssa ostatnio, ale okej. Okay. Mam pytanie odnośnie rolowania, bo potrzeba 30 uszy, ale ja mam takie pity, że puszczając 15 uszy dostanę piątkę i nie wiem, czy mogę mimo tego, bo... wydaje mi się, że Ice Cream Waldo zakiera i powiedzmy, że tak, bo tym razem jest Klee z Julą i tu jest mniejsze zainteresowanie troszeczkę, więc możemy w ramach wyjątku tak zrobić, bo no, nie oszukując się, nie spodziewamy się jakichś wielkich dział wyciągniętych na ten. Widzę, kiedy w Shadow... W Hunt Shadow. Ojej! Twórcy tej gry mnie bardzo lubią, chociaż ja w nią 2 razy w życiu zagrałem. Nie wiem dlaczego oni mnie tak lubią, bo co chwilę coś od nich dostaję, co chwilę mi coś podsyłają. Ty Wizu, mówiłeś o tym, co pisałem na likach? Czekaj, o czym pisałeś na likach? Aż zerknę, nie mogę tego pokazać okna, przepraszam, żeby nie było, że coś spapram, ale... Genshinowe... Ja nie zaglądałem dzisiaj na spoilery Genshinowe, więc nie wiem, o czym mogłeś pisać, ale... Gdzie co pisał Koko?
Widzę tylko jakiś twój komentarz. Ten zakład. Weź mi napisz na privie, bo nie mogę znaleźć tej wiadomości, więc zaraz będzie ten. Za długo to będzie trwało, zanim ja to znajdę. Ja bym chciał puścić moje 150 rolek, ale druga zmiana w robocie. O nie! Sztechcio! Ale zbliżam się jutro, najdalej pojutrze powinienem mieć. Gdzie one są? Tutaj są. Znowu 200 rolek. Lecimy, ludzie, full na tą Focalors, która powinna być pierwsza z mojej listy do złapania za fraki i wyciągnięcia najpierw broń dla foki, a potem foka na tyle, na ile starczy mi rolek. Chyba że będą przecieki, że gdzieś blisko będzie Arle, ale tego się nie spodziewam. Ale bardzo możliwe, że będą już wtedy sensowne przecieki na temat Gothic Rarity. Niedługo livestream z HSR do aktualizacji. Ten weekend? Czy... Znaczy ten piątek, sobota? Czy następny piątek, sobota? Jakoś tak powinno być. Abyss już robiłem. Aż zerknę, bo nie wiem, czy mam w tej rotacji zrobione Abyss, czy jeszcze nie. Nie no, trochę bieda, tylko 36 gwiazdek. Nie, ja nie wiem, jak to się mogło stać. Dzięki Sysu! Nie, ostatnio, bo jest proszenie o pomoc, bo tutaj ten... Już zerkam, Koko. To... Okej, dobra. Zakładem się zajmiemy po streamie. Jak spałeś, pewnie wymaksowałeś, pewnie gadasz. Sezu, ja nie takie rzeczy robię przez sen. Ja nie tak... Czekaj, co ja dzisiaj zacząłem w nocy gadać przez sen? Czy też nie pamiętasz? Bo wiem, że się obudziłem, jak się zapytałaś, nie, o co mi chodzi. Nie. Aha. Bo obudziłem się, jak Hadiuga do mnie z takim pytaniem, ale co ty w ogóle mówisz? Bo takie obudziłem się wtedy, okej, ja coś mówiłem, nie, nieważne, ja śpię. Czaty ci hej mówią i nie pamiętam, co ja mówiłem, ale pamiętam, że ale byłaś oburzona. A to, co mówisz, że ja cię biję, to pamiętasz, tak? Ale pomiął ty... Nie ma dowodu, że cię ubiję. Ja mam śniaki tu takie poważne. Ty, pokaż ten, niebieską kartę, ludzie, dostanę. Dostanę niebieską kartę, momencik, wyłączę oświetlenie, to będzie lepiej widać te siniaki. Widać te siniaki tutaj. Niebieską kartę dostanę, dlatego że Hadiuga oddawała krew. Co ja po... Nie oddawałam. No, ale nie, pobieraliście tą próbkę, tak? Tak. Bo nie pozwoli jej oddać krwi, bo była po nocy. Wizu, nie bijemy stolika Grażynki. Mogę pokazać to zdjęcie? Czatom, czy nie? Mogę? Dobra, to sekundka, pokażę wam, tylko je znajdę na szybko. Czy ktoś mnie pożałował? Tak, czaty cię żałują. Patrzcie, jakie cudne zdjęcie! Grażynka uznała, że skoro ja nie siedzę na łóżku... No dobra, pada na ciebie. Idziemy siadać, tak? Widzę, że Koko dalej walczy. Nuvi, Laini, Arle lub Focalors. Nie, w sumie... Laini będzie miał swojego rerun'a, tak czy inaczej, w trakcie tego. Słychać ptaszki za oknem? Ja mam żaluzję. Z takim, nie wiem, karniszem, czy jak to się nazywa, z taką blokadą u góry, zasłonką, żeby tam nie naleciało, nie naciekło. I sobie co roku ptaszki na tym gniazdo wiją. I to jest takie... Tam na to krzak wjeżdża, że to jest zasunięte i tam jest i w ogóle... Bo to są ptaki pod ochroną, więc ja się tego nie mogę ani pozbyć, ani nic, ale dobrze, kumplujemy się, jest fajnie, ale raz mi tam w nocy koty wbiły jakieś 3 lata temu i się zaczęły tłuc. I był taki rozdzierający serducho dźwięk w środku nocy, że wyleciałem z Grażyną pod pachą i z klapkiem rzucać w te dzikie koty, żeby spierdzielały z mojego drzewka, bo... Spać nie mogę teraz. A dwa, to są moje ptaszki pod ochroną. Nie wolno tego ruszać. Lane ma pończochy, nie mogę mu tego wybaczyć. Serio, FK, to Erevis, to jesteś ty? Nie. Wak, a możliwe, że Erevis, kurde, nie pamiętam, jaki ty masz nick na Twitchu. Za rzadko Twitchuję. Zważ, że teraz będzie mógł legalnie nazwać postać Foczkę bez żartów.
Moment, teraz jak będziemy mówili o Focalors, to ja będę za każdym razem pokazywał, że nie wiecie, o kogo chodzi, ale... Ale nie wiecie, o kogo chodzi. No, z tych podwodnych do nurkowania, nie? To jest to, co pokazali. Że to jest na zasadzie, jak chcecie mieć plażową figurę, to trzeba wyglądać jak te foczki i te lwy morskie. No i nadeszło sobotnie zamulanie, Wizu będzie miał przez to ostro zrytą banię. A, to jest wierszyk, dziękuję. A Diugalonatyka znowu na tryb żywy programuje. Przez kotka cały mózg się buguje. Z tego też względu potrzebny jest reset bez płynów procentowych wchodzących przez gębę. Bawcie się dzisiaj ludziska serdecznie, Wizu nie biega dyki, bo zrobi się niebezpiecznie. Ej, ja jestem pacyfistą po całości. Dlaczego mi ludzie zarzucają takie rzeczy, jeżeli chodzi o nawadnianie się? Mamy dzisiaj bardziej krwisty i herbatkę z mleczkiem mamy. Ty mnie zrobisz 12 bys, a ja ciebie w Hunta nauczę. Można by kiedyś w tego Hunta spróbować, tylko nie wiem kiedy, bo ostatnio strasznie dużo się dzieje i za każdym razem jak chcę sobie spróbować czegoś... Męcik, czy ja mam tego... ten... Jeżeli chodzi o moje zainstalowane gry i gry, z których mam nagrywać, to widzicie, tutaj jest bardzo, bardzo długa lista rzeczy, które powinienem ruszyć. Olboje, Starbounda sobie obiecuję od bardzo, bardzo dawna, Ni no Kuni dwójeczkę świeżo złapane, Skroma Squad to w ogóle macie serię w drodze, tylko muszę ją zacząć montować wreszcie. Jest od groma świetnych rzeczy, o których powinienem nagrać i powiedzieć i... Simon, ja niedługo będę w domu, to będziemy mogli cisnąć fasolki. Tak, w sumie czekam, żeby się ludzie troszkę zebrali, zorganizowali, a potem szybki HSR i fasolki będziemy cisnęli dzisiaj. Ice Cream, ja mam ten problem, że sporą część gier dostaję za friko, nie? I w pewnym momencie było takie, że a, kupuję tylko te gry, które bankowo przejdę, nie łapię nic poza rzeczami, które planuję albo przejść, albo przynajmniej ograć na kilkadziesiąt godzin, żeby czuć spełnienie z wydanej kasy. No, no, na co 50-60 gier wjeżdża i jest takie, bankowo nagram z tego odcinek, żeby mieć poczucie spełnienia. Azep, ale kto mówi o kupowaniu gier? To jest poza Ni no Kuni, które planuję kupić, to znaczy planowałem kupić od kiedy to wyszło, to cała reszta jest zdobyczna. To jest właśnie ten problem. Właśnie wróciłem z CD Action Expo. Nie, no nie śmieliśmy. Jak Younger było? Fajna impreza, mówisz? Kurde, mieliśmy na to iść. Kto jest w ogóle teraz naczelnym? Jeszcze jutro. No. Jesteś jutro w pracy, ja też nie dam rady, ja jutro cały dzień jestem na nagrywkach. A potem na nockę do pracy. Dzisiaj mieliśmy iść, zapomniałem. Nie wiem, dlaczego nie skojarzyłem, że dzisiaj już jest weekend. Masakra. Smutno mi się zrobiło. Kupowałem CD Action prawie od pierwszego numeru. Do, nie wiem, 2019 roku. Podobno teraz oni nawet nie są miesięcznikiem, tylko tym. Teraz kwartalnikiem są czy jakoś tak? Ktoś wie coś? Bo nie siedzę w obiegu CD Action. Mam gdzieś ich na szafie 50 numer i 100 numer taki, żeby nie wyrzucić przypadkiem. I Secret Service też 50 numer taki, co zbierał odciski palców, cały czarny był z 50 groszówką. CD Action z tego co widziałem wróciło. Okej, okay, nice, bo tam były jakieś zamieszania po pandemii. Kody zlamiłem. Ej, proszę mi tego Azep nie wypominać, to było straszne. Dobra, ja teraz bym może pocisnął te Leyline Overflowy. Nie, tym się muszę pochwalić, bo to jest cudowne. Ja tu robię... Idzie mi świetnie, Grażynka się wbiła na klawiaturę, więc była szybka walka z Grażynką i patrzę, że wystarczyło punktów, żeby odebrać nagrody, więc tak, aha, to nawet mi się nie chce tego... powtarzać, przesunąłem kota i poszedłem dalej. Serduszko, dla kogo jesteś osom? Dziękuję za cheersy. I serduszko do ciebie leci, pum. Jak mówimy o darmowych gierkach, to trylogia Tomb Raider do przejścia wiele innych gierek. Najlepsze jest to, że jak zaczynamy mówić o Tomb Raiderze i się okazuje, że większość osób nie kojarzy motywów, jakie się odgrywały w pierwszym... Kojarzycie tak mocniej pierwszego Tomb Raidera, czy tak tylko klimat?
Bo w pierwszym Tomb Raiderze to były te takie sytuacje, że się z centaurami nawalało, że się człowiek tłukł z różnymi undeadami, demony były, włócznie z krwi, tego typu rzeczy były w pierwszym Tomb Raiderze i ludzie tego w ogóle nie kojarzą. Tariael, ech, znowu pominięty, w sumie nic nowego dla mnie. Cześć Tariael, czemu pominięty? Co tam było wcześniej pisane? Bonk, nie widzę. Jest. PT 60 i Watchy nie ma. O nie, źle! Jak zdrowie? Powiem ci, że dzisiaj lepiej, wczoraj się troszkę martwiłem, bo byłem taki sprany. Teraz mam tylko, może nie tyle problem z oczami, co po prostu z lewym okiem, tak jakbym był strasznie niewyspany. Te mroczki mi czasem latają, takie ten, no ale to też kwestia tego, że jestem niewyspany. To znaczy nie teraz konkretnie, ale w ostatnich dniach tego troszkę było, więc to mnie martwiło, bo muszę się kopnąć do okulista, mi się nie chce. Znaczy, nie to, że mi się nie chce, boję się! Zobaczę, jak wyrobię z remontem, to może ten event zrobię. Przegapiłem 3 eventy w Genshinie, chyba 2 funkają. Już te chciał, nie! Trzeba było krzyczeć, byśmy ten, pomogli. Te eventy były strasznie szybkie do zrobienia. Te eventy były absurdalnie szybkie do zrobienia. Patrzcie, tutaj wszystkie grzyby. Ja się nie nadaję do niewolnika nady. Też bym przestał w pewnym momencie, gdybym nie logował codziennie nagrywać. To jest zestaw naczyń połączonych w tym momencie u mnie. Biedny Simon rykoszetem zawsze dostaje. Czemu Simon? Co Simon dostał? No co Simon? Mi się mega nie chce robić muzeum w HSR-ze, a fajne nagrody. Ej, ale muzeum w HSR-ze jest świetne! Polecam wizualnie, bardzo mi się podobało. W sumie jeden z moich ulubionych eventów, jaki mi Hojo zrobiło. Idealnie rysuje się przy streamie. Dzięki wentylacji mam wyrzuty sumienia, bo od paru dni nie miałem. Znaczy, znalazłem nawet trochę czasu, żeby pomalować, ale wczoraj już absolutnie nie miałem siły odpalić tego tabletu, żeby rysować na nim. I miałem takie straszne. Możemy w sumie spróbować na streamie ten, ale muszę się jeszcze troszkę otrzaskać z programem, bo na razie się zacinam na takich podstawowych rzeczach, jak nie te skróty odpalam czy coś. Ale Tariel zrobimy stream z rysowania i ruszymy to do przodu. Ostatnio zrobiłem modele 3D głównych tych postaci, bo oczywiście planujemy cheatowanie, znaczy się korzystanie z tych takich refek podkładanych jako łapanie proporcji, bo to nie to, że będziemy lecieli w totalny obrys, ale trochę cheatingu w tym temacie będzie. Muzeum tak, zostaje na stałe, ale część nagród jest tylko w trakcie eventowego tego. Nie wszystkie nagrody zostają na stałe, jak dobrze pamiętam. Anime gadanie powinno być za tydzień w sobotę, bo ja jeszcze nie zacząłem oglądać Isekai Kwartetu. Bo jeszcze nie wiem, gdzie go można obejrzeć i tak dalej. Miał mi kasu podrzucić albo płytki, albo jak zazwyczaj linki do źródełek. A tutaj na razie nic, ale ja też jestem totalnie poza obiegiem. Nie mieliśmy czasu z kasem pogadać po ostatnich wypadach. Ale to jeszcze na poprzedniej wersji CPS przed kilku miesięcy było lepiej. Ej, ludzie, ja dzisiaj miałem lecieć ze swoim VTubowym ludkiem. No to VTubowy stream będzie następnym razem. No i na co mi to całe Clip Studio, na co mi ten cały tablet, jak nie mam czasu się uczyć z tego korzystać i rysować. Straszna zabawa. Wizard, trochę se poczyściłeś arty przez sen i zdobyłeś w końcu M-Sans na Kazika. O, nice! Serduszka Yukari, dla ciebie jesteś awesome, dziękuję! 11 miesięcy tutaj już jesteśmy w ogóle. Wiecie, że mamy za sobą rocznicę momentu, kiedy Mihojo zaczęło we mnie walić strajkami. I... Żeby było zabawniej, teraz mi w głowie kliknęło. Jest 12 miesięcy od strajków. Oni wyczyścili po roku blacklistę. Dlatego mogłem się zapisać na ten ich program. Bo minął rok od tego, kiedy wystartowali blacklistę. Mamy to za sobą. Niech teraz jeszcze YouTube mnie odpuści, już mamy to całkiem z głowy. W ogóle widziałem na Reddicie polskim, że stronka z... no ta główna, to znaczy ona niewielkościowo główna, tylko ta najstarsza tam moja Japonia, czy jak ona się nazywa, to kawał polskiej historii, jeżeli chodzi o Animca, nawet Wizu, który w Animcach nie siedzi, kojarzy, nie? Więc szanujmy się, no. Ale jak do tego doszło, że Wizu... Nie, bo Wizu kojarzy starocie, a to ma tam, nie wiem, z 11 lat, czy jakoś tak. Sezu tym razem powinien być z Hexen Circle.
Z tego co kojarzę, nowy filmik powinien być z Hex and Zirkle, nie z Fatui, ale z Fatui jest jeden w drodze. Twoja mała Japonia, tak, TMJ. No, 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 dokładnie to Tariel. Nawet kojarzę tam piąte przez dziesiąte. Ale jak będzie Fatui, a nie Hex and Zirkle, to też mnie nie zdziwi, tylko oni teraz chcieli pchnąć dalej ten motyw fabularny, który zaczęli właśnie ten... Wiedźmu Henon jest lepszy... Ej, czy ja mogę pokazać tą... Dobra, pokażę wam, bo ona jest bardzo podobna do tego, co dostaniemy, ale pokażę wam fanarta. Czy mnie to w tyłek nie ugryzie? Nie, nie ugryzie mnie to w tyłek. To sobie mogę pokazać, mogą mi nagwizdać. Ta bardzo przypomina nie wiedźmę, co prawda, ale idziemy w kierunku Skirk. Więc to jest mega! I bardzo podobne coś, tylko na głowie będzie miała bardziej w stylu kolcy i nie będzie asymetrii, jeżeli chodzi o ten, troszkę inaczej jest zrealizowany tył. A czy inna postać w ogóle zaprojektowana, ale design ktoś odstawił kawał dobrej roboty, to prawdopodobnie jutro będzie na odcinku, ale może będzie pojutrze, po pojutrze, no bo to miało być dwa dni temu, a tego nie dałem, no bo bardzo dużo info jest. Ale to jest tak jakby bezpośrednio rąbane koncepcje z tego, co Mihojo ma i z tych konceptartów, które wyciekły albo jeszcze nie wyciekły. Tak, to jest Abyss Ocka w razie czego. Mhm, tak, 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 to nie jest wyciek, to jest czyjaś Ocka. A mamy linka do tego, kto to. Kto czyta, temu współczuję, bo Wizu ostatnio z tym cheatuje. Ja czytam, bo tylko ja na razie jestem winny, ale zaraz będę leciał na wspierających. Magu, drogi kaczki, zapominasz dodać. O, 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 dzięki, dzięki, dzięki. Do kręgu znajomych nagi podać. Co do Hezry, dziwnie się rzeczy dzieją. Mam nadzieję, że na kawkę się podzieją. Pozdrawiam cieplutko. Nie, za gorąco jest. Dziękuję za te ciepłe ten. Pozdrowienia. Wspierających czaty, liczę, że dostaniecie lody do waszej chaty. Ha, zrezygnowaliśmy dzisiaj z lodów. Ostatnio poszliśmy, mamy takie fajne włoskie lody koło domu. Jedna z najstarszych budek z lodami we Wrocławiu. I jak się to ugryzło, to te lody eksplodowały i człowiek był cały w lodach. Było takie, nie tego się spodziewałem w tę środę, nie tego się spodziewałem. Do domu pod prysznic było. Poczułem się zaatakowany. Kiedy wchodzi patch HSR 1.2? Patch HSR powinien wejść 12, jeżeli nic nie pokręciłem, czyli 7 powinniśmy mieć livestream twórców do aktualizacji. Tak? Dobrze mówię? A nie 19? Chyba 19. Momencik, zaraz sprawdzę. Zaraz sprawdzę. Cicho tam, to nie był zamierzony żart, tak naprawdę było. Gdzie my mamy HSR-a? Przepraszam. Muszę sobie wskoczyć na odcinek, żeby zobaczyć. Na końcu ja mam terminy, bo ich z głowy nie pamiętam. I pogoda na jutro. Dawać mi terminy. 19 powinna być aktualizacja, tak. Jeżeli stream jest 7, a powinien być 7, najprawdopodobniej to 19 będzie aktualizacja. Więc nowy patch do HSR wychodzi na to, że będą 2 tygodnie later. Dokładnie. Teoretycznie w planie jest tak, żeby co tydzień była aktualizacja, będzie na przemian Genshin, Zenless, Zone Zero, Honkai, Star Rail. I tak samo będzie z banerami. Co tydzień będzie zmiana banera, tylko w innej grze, więc co 3 tygodnie jest zmiana tego drugiego banera, więc co 6 tygodni jest aktualizacja. Przepraszam, co 2 tygodnie jest ten, będzie na rotacji. Jak wpadnie Luocha, to wyślę ci screena najpierw przy okazji, to ile mam roli, mam już na banery Wanderera odłożone jeszcze coś wspaniałego. Dajesz, Taria! Dajesz! Co ja tam miałem zrobić? Miałem kaczkę znaleźć, gdzie jest kaczmar! Cyferki! Gdzie są twoje cyferki? Screenshota mi wysłał, skubany, kurde, będę go teraz szukał. Nie ma go, oczywiście, że go nie ma. Czy to będzie chyba to? Okej, okay. Poszło. Serduszka dla Orchidii, dziękuję, jesteś awesome! Co było grane, co robiliście? Dziękuję, dziękuję, miło was tutaj widzieć. Pamiętajcie o resecie sklepu. Tak, pamiętajcie o resecie sklepu zarówno w Genshinie, jak i w Honkai Star Railu. Jesteśmy świeżo po reseciku i Stardust Exchange oczywiście złapać Interwind Fate i Aquaint Fate. Hello, Orchi! Co tam, jak tam? To ja Wizowi zrobię pranka i wyślę mu tylko filmik z moją... Co? Kawką E6 z LC.
Moment, to już ty masz kawkę? Jak ty już ty masz kawkę? Wypiłbym kawkę, mam tylko herbatkę z mleczkiem. Jak montujesz filmik, to słuchasz swojego głosu, czy starasz... Słucham swojego głosu i musiałem się nauczyć lubić swój głos, bo ja tak bardzo nie lubiłem swojego głosu, bo ja słyszę swój głos, każdy słyszy swój głos inaczej, nie? I głos, który słyszycie sami z siebie, jest bardziej dudniący i cieplejszy, przez co się go przyjemniej słyszy. I jak słyszycie swój głos z zewnątrz z nagrania, to jest takie cringe! Cringe! Więc to było ten. Ale no, jak studiowałem film, to musiałem się nauczyć szanować swój własny głos, bo no, nie mieliśmy hajsu na zatrudnianie zawodowych aktorów, narratorów i całej reszty, więc jechaliśmy z tym, co mieliśmy. No i każdy nagrywał jakby siebie albo pomagał w innych produkcjach, więc osłuchaliśmy się strasznie. Przez 3 lata, jak siebie cały czas człowiek słyszał, to było potem takie, a już mi obojętnie, już się mogę montować, już mi nie przeszkadza. Bo to coś z Lenem, czy coś. Gollum pogrzebał studio Daedalic. Serio? Zabili Daedalic? Znaczy zisekajowali Daedalic Entertainment? Oła! To przykre. Ja miałem z nimi całkiem fajnego tego, bo oni robili, momencik, jak się te gry nazywają. Parę fajnych RPGów mają na koncie, które Wizuim testował swego czasu. To mnie zabolało. Nie, nie, nie przygodówki point and click, momencik, ja sobie zaraz luknę. Żeby nie pomylić. Już wam mówię, bo myślę o konkretnych tytułach. To ponia. The Dark Eye Memoria. O tym mówimy. I o dwóch częściach Blackguardsów wraz z dodatkami. Czyli tam 2013-2014, czyli moje początki zabawy. Moje początki zabawy w beta testing były jeszcze wcześniej. Ale przy tym się człowiek troszkę bawił i tu się dużo bawił. To znaczy te gry mają jeszcze sporo za uszami, tam się dużo dało poprawić. Bardzo dużo dało poprawić. Nie mogłem sobie nazwy przypomnieć, ale na Blackguardsach jedynce zeżarłem zęby na... Bo to na testach miało tak absurdalnie nieprzyjemny poziom trudności, że dostawałem w pierdziel, a ja jak zwykle byłem beta testerem odpowiedzialnym za sterowanie, bo to jest moja specjalizacja. Więc rąbanie się z tym, mam takie hate-love relationship z grą, pamiętam, wspominam z łezką w oku, ale jeśli nie ma do kogo lecieć ze wsparciem, to ja bym prosiła. Pewnie teraz, Octavia, zarzucaj cyferki, już do ciebie lecę. Sęcią. No i Sword Coast Legends Online od Gameforge'a też poszło do piachu oficjalnie. Oła! Ale Daedalic mnie zabolał, ludzie, bo to było dla mnie teraz prywatne info, nie? Gdzie oni teraz siedzą? Hamburg? Czy w Hamburgu teraz siedzą chyba, nie? Znaczy, siedzieli w takim wypadku, czas przeszły. Też nie wiem, ile z oficjalnych devów tam pracuje jeszcze. Ile gier już Gameforge posłało do piachu. No, Gameforge to swoją drogą to jest inna kategoria. Jak zacząłem przygodę z testowaniem gier, przeczytałem w Secret Service kiedyś, czy to było, chyba w Secret Service, ewentualnie w tym. Dobra, załóżmy, że to był Secret Service, wywiad z gościem, który robił beta testy do pierwszego Quake'a. I mi się marzyło zostać beta testerem i potem stawałem na głowie, żeby się załapać, tutaj wiecie, we Wrocławiu jest Techland, nie Techland, więc Techland zaprasza na testy w swojej siedzibie, w swojej firmie. To jest ta słynna skrzynka u Teresy Octavii. Nice! Jest!
Więc no, jak ktoś to wbijać tutaj, to lecimy razem. To było jeszcze w czasach, bo wiecie, wymysł tego, że dostajecie dostęp do gierki i beta testujecie ją po sieci wraz z setkami obcych, właściwie tysiącami obcych ludzi i sobie śmigacie za friko, to jest w miarę świeży wymysł. To jest plus minus od czasu Warhammer Age of Reckoning. Wcześniej to nie było popularne. Więc beta testy wcześniej były robione jak normalna praca się zgłaszało, ten pracowało się w większości wypadków w biurze, ale też przez neta, ja na przykład zaczynałem przez neta. Pamiętam, że pierwsze testy robiłem z kafejek internetowych i mi ledwo starczało hajsu, który dostawałem, żeby zapłacić za kafejkę. To było czarodarskie. Dwie, w które kochałem, dwie, które zabili. For Story i Ion. Co za Ionem się dzieje, to nie wiem, trzeba by podbić do Dori, a For Story pamiętam. Łyska mi się troszkę w oku kręci, Ellsworth od nich dalej żyje. Tariel, to muszę zainstalować tego Warframe'a. A właśnie, coś fajnego dają na ten okonie? Rolowałem przy niej, wywaliło mnie wtedy, więc nie mogłam pokazać, nikt na ten moment nie wszedł jeszcze. Ludzie, wbijać! Cyferki wam pacne, jak ktoś jest in-game, to wbijać. Tak, dają skina. Okej, okay, super, kaszmar. Darmo Frame Prime. Dobra, to trzeba będzie zainstalować Warframe'a i znowu troszkę dostać baty i potem pójść z płaczem, ale niedługo będzie wychodziła kolejna gierka w podobnym klimacie, bardziej fantazy. Będziemy mieli Inside i nie będzie miał oczywiście takiego zainteresowania jak Genshin, więc to jest bardziej vanity project dla widza, ale no, tam sobie głowę uciąć, że dadzą za oglądanie. No zazwyczaj dawali właśnie Prima albo jakieś tam gadżety fajne. Ej! Teresa, wbiłaś ten! Kwiatka w ziemię! Nie można było podlecieć. Nice to było! W Warframe'ie masz teraz Elden Ring nawet. Serio? No właśnie widzę, że się tam zbieracie. Dobra, Teresa, jak nikt nie wbija, to ten. Jak nikt nie pisze, że wbija, to odpala i zaraz pójdziemy, przefarmimy się przez to lewo-prawo. Się może dochwiluje. O nie, kończą mi się powoli kurczaczki. Jak do tego doszło? Wentylacja jeszcze doszła. Okej, okay, super. Straciłem Nahidę. Nahida poległa w boju. Jakie on ma nudlowe nóżki. Właśnie, jeżeli chodzi o postacie, jest jedno info, które jest po prostu bombowe, którego nikt nie podłapał i trzymam je na... Kto tu wbija? Widzę, że gra z wami, ale musicie poczekać w kolejnym. Na razie macie jakieś 500 miejsce. A, Dezelix, okej. Okay. Jest jedno takie info, które mnie mocno zaskakuje. I nikt o tym za bardzo nie gadał w internetach i mam takiego zonka, że temat nie został w ogóle podłapany, chociaż to się potwierdziło na ostatnich likach, że to jest prawda. Nie, no ja do Warframe'a wracam... Nie, ja chyba teraz nawet mam zainstalowanego Warframe'a. Chciałem zobaczyć, jak działa na nowym kompie. I działało całkiem ładnie. Potrzebujecie heala, czy mam brać nukera? Niuka, niuka, jej. Nie zdradzam. Trzymam to na dzień, kiedy nie będzie żadnych ciekawych rzeczy na odcinku. Z kierowniczką Renią się pogada. Renia, kierownik wycieczki. Z Anareną albo z Erebis, one trzymają wszystko za mordę. A jak jest organizacja jakiejś atrakcji ostatnio, to do Yume jeszcze podbijać i krzyczeć. Mimo, że powiedzieć na privie. Simon, ty wiesz, chyba o tym nawet gadaliśmy, wydaje mi się, że na głosowym. Już ci piszę. To już Simon wie, to już wszyscy wiedzą. Simon, nie wygadaj się, proszę, nie wygadaj się.
to czeka na dzień, kiedy nie będzie nic ciekawego do gadania. Nie! A, zdążyłem, ha, ha, ha. Co to tak długo? A, bo nie mają więcej życia w kopie. No w 3.8 jest jakoś mało rolków, nie wiem czy zauważyliście też, nie? Nie, była jedna aktualizacja, w której było mniej. Nie wiem czy to nie było 2.5. Była aktualizacja, w której było 51 rolków, czy jakoś tak łącznie? Dla totalnie free to play graczy. Spodziewałem się, że będzie dużo więcej. Mam wrażenie, że coś jest niepodliczone, bo brakuje mi tak jakby plus minus 10 rolków, jakbym miał powiedzieć. To stawiałbym, że będzie samego free to play 10 rolków więcej. Tak, bardzo mało jak na tymczasową lokację. Mam wrażenie, że czegoś nie podliczyli, jako że to było po chińsku, nie wiem czy wy widzieliście co ja robiłem na odcinku. Miałem na drugim ekranie otworzoną tą grafikę i telefonem z tłumaczem z telefonu siedziałem i czytałem co to jest. Te szlaczki, więc to było tłumaczenie by Google Translator. Wyszliśmy? Czemu wyszli? Co jest nie tak? Raczku? Tier lista postaci z Genshina. A bardziej dla zabawy mogę zrobić, bo ja nie wierzę w tier listy jako takie. Mogę się powoływać, bo na samym początku jak Genshin startował, a to nie tak na samym początku, to dobry rok grania jak nie więcej, były tier listy od ludzi, którzy są takimi praktycznie zawodowymi grzebaczami w mecie. Było kilku content creatorów, których ja obserwuję bardzo mocno z czasów Guild Warsa 2, World of Warcraft. Ludzie, którzy do każdej gry wskakują, jest taki mid-maxing totalny. Jakie są najlepsze staty, co można najlepszego i ten, nie, więc ich tier listy były złożone. Kto faktycznie jest w stanie wykręcić najlepsze cyferki? Theory crafting taki fajny, więc się na to powoływałem, ale w pewnym momencie to zaczęło być totalnie bezsensowne. Tak, tier listy ulubionych postaci mogę zrobić, albo jakieś takie śmieszkowate tier listy jak o... która postać do którego domu w Hogwarcie. No to był cały jeden taki stream i to jest gdzieś tam na kanale. A propos rolków, ja ciągle się zastanawiam nad kupnem Battle Passa, ale na 95% tego nie zrobię. Wiesz, że mnie zaczął kusić Battle Pass ze względu na... Tak, ze względu na... Nieważne. Ze względu na... na. Więc... jak będziecie... Jak się nastawiacie na fajne postacie tego wzrostu plus minus, co te chłopaki tutaj obok mnie, tylko nie ta płeć, które będą Fontaine, to będzie parę fajnych postaci. Ja już nie chcę aż tak sprzedawać mi... No... Wyszedłem z założenia, że Genshin to jest jedyna gierka od MiHoYo, w którą daję hajsy. Bo mi się zwraca, no to też tego... Tier listy ulubionych postaci widzę. Ja i Miko, kocham Fischl, uwielbiam, koniec tier listy. Ej, są też postacie męskie, które uwielbiam. Nie, dobra, nie ma. Nie no, Goro jest, żartuję. Jedynie Blessing, tak, jedynie Blessing. Ale pierwszy raz mnie kusi Battle Pass od momentu, kiedy przestałem, nie wiem, z rok temu kupować Battle Passy. Nie, mnie bijesz. Trzy nowe postacie, gdyby były w Lisengardzie. Moment, kogo ja tak w Genshinie hejtowałem? A, Xiao! Gdyby był, to byłby zbanowany, tak? Co by robił? Dobra, jeszcze dwie ostatnie płyteczki i kończymy. Moje plecy! Wizu ogólnie nie nadaje się do pracy fizycznej, nie? Ale Wizu kiedyś pracował... No, winobranie było. Znajomi tam mają...
no nie moi znajomi, okej. Okay. Winiarnie i Wizu był na winobraniu i ja jestem wysoki, 1,93 m, nie jakiś strasznie wielki, no ale 1,93 m to nie jest jakoś tak mało. A winogrona rosną dość nisko, w Szwajcarii one są pod takim dziwnym, fajnym kątem, bo to bardzo takie wiii jest. I 3 tygodnie pracy na kolanach w tym przygarbie, Jesus Christ, wróciłem mając jakieś 1,70 m. Kulałem przez pół roku potem. Stwierdziłem, że nigdy więcej. Never, never more. Nie nadaje się do tego. Ciekawe, czy siałoby podskakiwał Renie. Podskakiwałby i dostałby bana. Jak tam pogoda? Znaczy, jest fajnie, bo jak jesteśmy na dworze, to ten 1,93 m i czuję, że jest chłodniej niż u ludzi, z którymi rozmawiam. Ale w zamkniętych pomieszczeniach jest gorzej, no bo wiecie, ciepło ucieka do góry i się zatrzymuje. Ale za to dwutlenek węgla idzie w dół, co oznacza, że no i tak się przyjemniej oddycha. Ale żeby było zabawniej, to taki protip, jak chcecie szybko wywietrzyć, no jest duszno w pokoju. Wiatrak ustawiacie w stronę okna, żeby dmuchał za okno i ustawiacie go właśnie na dole okna, żeby wypychać dwutlenek węgla. I się szybciej zrobi cyrkulacja powietrza, bo zimne powietrze będzie wjeżdżało górą, schładzało to, co macie u góry, więc będzie drastyczna wymiana powietrza w pokoju. Wizu robi za dobrą blokadę słoneczną. Prawda? Tak! Tak! Zawsze idź od strony słońca. No tak, prawda, to ostatnie. Bo jestem dobrze wychowany. A jak idziemy w las, to zawsze puszczają mnie przodem, żebym wszystkie pajęczyny zgarnął. Na tej zasadzie to działa. Simon, nie jestem pantofelkiem, jestem ciżemką, wypraszam sobie. I wszystkie kleszcze. Nie, to znaczy kleszcze wielokrotnie zauważyłem, jak po mnie pełzają i było takie tylko psz, ale nigdy się we mnie kleszcz nie wgryzł. Za to komary, te to mnie wielbią. Jak tylko wychodzę z domu, to jest takie bufet, tam lecimy, nie? Więc jest takie. Co ten Wizu robi za dobrą blokadę? A, z doświadczeniem mówisz, okej. Złe pozycjonowanie. Gdzie on jest? On daleko. Kiedy idziemy na kebaba? Trudno powiedzieć. Co? Gdzie jest dobry kebab we Wrocławiu teraz, bo nam najlepsze kepsy pozamykali albo zmienili kucharza i moje ulubione kepsy już nie są dobre. Mam ból dolnej części ciała, wrocławskie kepsy. W Warszawie znam taki jeden dobry. We Wrocławiu był jeden wypasiony kebab. Nie wiem, skąd ten koleś był, wydaje mi się, że z Egiptu i przez całe lata 90. i później tak do 2009, czy może nawet 10. prowadził budkę z kepsem. Tanio, najlepszy keps ever! To potem się okazało, że uzbierał, raz się bogato hajtnął, ale też zarobił sporo kasy na tym kepsie i się tam wybudował gdzieś dalej i się przeprowadził. Było takie tęsknię za tym kepsem, czasem mi się śni po nocach. Ostatnio Lisengard mi się śnił. Parę osób, których w życiu nie widziałem i nie wiem, jak wyglądają z Lisengardu, mi się śniły. Więc z dziwnych snów. Kto to... Przybyło za kiermiałcze. Kotecek mówi moja myska. Nie, ona w sumie nie siada na klawiaturę, ona tylko jak chce mnie naprawdę wkurzyć, bo ona trzyma się na taki sensowny dystans od klawiatury zazwyczaj.
I musi naprawdę być wpieniona, żeby zrobić takie, stanąć przed klawiaturem i boczkiem na całą klawiarkę, żeby wyłączyć. Ojej, nie mam naładowanego ulta. Co jest? Ult się skończył, nie! Ult jest nice. A to się regularnie zdarza. Szczególnie jak wymyję głowę, tak wiecie, samą wodą bez szamponu, żeby zabrudzenia spłukać, to Grażynko uwielbia się wspinać na moją głowę i suszyć ją. Ten kot więcej moich... Opis kiedy zmienisz? Jaki opis? Czego opis? Zły opis jest gry? Nie, powinien być dobry. Nie zmieniło? Nie, jest ten. Gnasz inne na razie. Tariel HSR. A, specyfikacje sprzętu. Okej, okay, to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Zapomniałem, że mam to zrobić. Czy oni wyszli? Czy mi się wydaje? Chyba wyszli. Muszę specyfikacje sprzętu zmienić. Wszystko to dworce jest dobre indyjskie, prawda. Ale lepsza jest ta kuchnia nepalska tam. Tak, niepalska. Co i teraz chcę? Teraz chcę. Kiedy idziemy? Teraz. Teraz? Na kolację? Jeszcze otwarte chyba mają, nie? Tam do 21 jest, nie? Nie wiem, nie. Mojeś mi nie wydać. Ta słynna skrzynka, teraz oceanit. Może być i oceanit. Oceanit, welcome. Tu to jest to podziemie, to jest to podziemie, dobrze. Zamówcie najłatwiej. Przerwa na reklamy, wracamy, że co? Przerwa na jedzenie. Ej, ale może faktycznie ten? Mówi, że nie? Ale gdyby jednak. Koło dworca teraz jak się idzie główną na wprost, w stronę partyzantów oczywiście. To jest, jak to się tam nazywa? Love food. Może love food jakoś tak. Wygląda niepozornie i ten. Wizu, topesz nie oceanit. A może być i topesz. To czemu oceanit pisą? Elektrooceanit. To jest elektropesz! Dobra, to ja wezmę wam, nie wiem, może healera. Nie wiem, co tam jest przydatne. O, nie wiem, co ci powiedzieć, Zelenka. Prawdopodobnie przejadło ci się i masz ból dolnej części ciała dodatkowo o wydaną kasę w grze, co totalnie rozumiem, ale... Dlatego też zawsze ostrzegam przed wydawaniem kasy na gacha gierki. O. Lecimy? Teraz mam catering. Dokładnie dziwniejsza, też mamy catering. Skąd masz catering? Napisz. To znaczy nie to, że krypta reklama, tylko sprawdzam, kto ma z czego we Wrocławiu i okolicach. Mamy tam jakaś kuchnia wikinga, coś takiego. Polecamy się w razie, jakbyście chcieli filmik. Znaczy i tak planuję zrobić recenzję, bo mam już od miesiąca, teraz zaczął się drugi miesiąc. Atak smaku, całkiem spoko. No, ja mam ogólnie tylko jeden zarzut, to się bardziej rozjadę, jak będę swoje wrażenia na odcinku robił z tego. Ale mam jeden zarzut do całej tej zabawy. I to jest produkcja plastiku, która jest przy okazji, bo to jest na tych plastikowych tackach. Ja totalnie rozumiem, dlaczego to jest w ten sposób zorganizowane. Żeby, no było sterylne i... Nikt nic nie zepsuł, ale ja tygodniowo, nawet nie tygodniowo, w 2-3 dni produkujemy teraz więcej plastikowych odpadów niż normalnie w ciągu miesiąca produkowaliśmy, więc to jest z mojej perspektywy taki totalny ząk, że aż tyle można. Poza tym
Całkiem fajnie. Pustynny boss to który pustynny boss? Mówimy o tym tutaj? A poczekam, aż się teleportuje, się doteleportuje. Nie widzę. O, jest. A ten. A czy je składam, bo oni mają 5 czy 6 modeli tacek, więc u mnie w szafeczce z kubłem są rozłożone tacki, po prostu każdego dnia robię puzzle, które do której, co nie zmienia faktu, że i tak jest tego absurdalnie dużo. Ja się staram właśnie produkować jak najmniej odpadów, no ale to jest takie, i tak śmiecimy strasznie, więc kropla w morzu. O którym bossie mówimy? O tym pod ziemią? Bo on jest pod ziemią, jak dobrze pamiętam, nie u góry. Nie musiałem go farmić, więc nie pamiętam. Nie wiem, czy to nie jest ten... Lecą tam, no to okej, okay, to lecimy za nimi. Ja go chyba nie robiłem tak nigdy, żeby... Do kogo on jest? Do jakiej postaci on jest? Kirara! O, nie mam Kirary. To tłumoczy wszystko. Ten pan się zacina. Jak decha na beta testach, czekaj, co? Teleport ten, który nie jest odblokowany do dwóch postaci. Dobra, koniec, ma przerwę i wracam. Jak mi wnerwia to wycinanie w płytkach, chyba z 8 mi zostało. Gdzie oni polecieli? Gdzie oni są? Tutaj, tutaj, dobra. Tak? Ale jeżeli chodzi o filtry do wody, to mamy te takie kupowane i wymieniane. Mamy jeden dzbanuszek, który ma wymieniane filtry. Nie wiem, jak bardzo to jest praktyczne, bo to tak jak, wiecie, z bateriami do energii słonecznej. Te starego modelu, nie wiem jak te nowego modelu, ale wyprodukowanie ich zużywało więcej energii niż one były w stanie zużyć, to znaczy wygenerować przez cały swój żywot czas produkcji, więc to było jakby takie bardzo kontrintuicyjne. I tutaj był ten teleport. Pamiętacie tutaj jak trzeba było ustawiać te, do obrazków, do tych fotografii, żeby się złożyło i tutaj gdzieś trzeba było podlatywać, kombinować tym? To był fajny evencik. Muzdasz, ten rytmiczny anime soft utwór, to jest teraz na przecenie za złoty 70 zł. Brajsu polecało mi to ostatnie, było takie, o, mnie to nawet zainteresowało, moment, ja z tego miałem odcinek, aż wbiłem na swój własny odcinek, żeby sobie przypomnieć co to było i mi się przypomniało, że to jest, gdzie oni polecieli? Z tą stronę pobiegłem? Nie, są tutaj. Przypomniało mi się, że to jest gra na granicy 18+ i stwierdziłem, że nie będę łapał. Chodźcie za wentylacją. Gdzie jest wentylacja? Nie wiem, gdzie jest wentylacja. Nie to wejście. Dobra, to lecimy za wentylacją. Ja tam zawsze zawsze. Nie potrzebowałem ani razu, więc trudno mi powiedzieć. No, to było... Czy tędy? Tego bossa specjalnie biłem dla Kirary, której nie mam. O nie, Simon! A takie pytanko, mamy tu jakiegoś budowlańca, bo jestem ciekawy, czy przepłaciłem za ten remont i meble. Sztechcio, walnij na modach to pytanie, dobra? Dostaniesz szczegółowe odpowiedzi. A nie, dobra. Walnij do naszych modów to pytanie w ten sposób. Chyba, że ktoś jest tutaj faktycznie ten. Mówisz o poruszaniu się za pomocą dendrograny? No dendrograny nie wyszły, poprawili to do czasów Sumeru troszeczkę bardzo, na szczęście. Znowu za healera robię? No dobra, może być. Nie, nie robiłem tego bossa chyba, ani razu.
LOL! Faktycznie go nie robiłem, przynajmniej na swoim koncie go nie robiłem. Będę miał pewnie achievementa za zrobienie. Co z tym drugim mikrofonem? Wrócił na gwarancję. Będę kupował coś mocniejszego, tylko nie wiem kiedy. Czy najpierw monitor, jeden brakujący muszę dokupić. Bo ten, na którym są czaty, będzie szedł. Patrzyłem na czat, nie wiem co się stało. Zaraz wrócę. Odklep tutaj, jak będziesz ten. Teraz Oktawia, jak będziesz, to odklep sobie teleport. Tam do was lecę, to jest to wejście? Nie, nie, nie jest to wejście. Jest tutaj za szybko. Skręt. W ogóle na odcinku muszę powiedzieć, że powstała nowa opcja na serwerze, jeśli chodzi o sprawy modów. No, powinienem o tym wspomnieć. Wizuję, ale weź. Chyba będzie lepiej damage dealera i to niukować z dystansu i nie podchodzić do niego za blisko. Tak się kończy czytanie czatu podczas walki z subbossem. Ktoś tam jeszcze jest? Nie, nie, nie to przejście. Nie, to przejście. Dobra. Biją czy czekają? Nie widzę za daleko. Ej, żaby to tylko w tym Konosubie, dobra? Dobra? Mintro? Ten u góry jest najbliżej? Nie, trzeci teleport za daleko postawiłem. Tfu, teleport, czy ciągle rzeczka. Chłopaki, jeszcze dwa dni drip, no! Troszkę do tego. Dobra, nie będę zawracać modą gitarę, ale patrząc na cenę, tak przecież to wychodzi jak za dwa pomieszczenia. Jeżeli chodzi o remonty, ja się boję, bo nas tutaj czeka remont i to będzie trochę straszne. Trochę bardzo się boję. A nie, tam nie mogę. Coś tu jeszcze będziemy cisnęli? O nie, ciężkie sumy poszły. Przestań mi oznaczać tutaj Leylinesa. Czy mam zrobione Leylinesy? Chyba mam, nawet na streamie chyba robiłem. Sorry, w kopie strasznie zacina. Spokojnie. Lagi są i tak, więc... Nagrywek. Pa, pa. A, wentylacja, dzięki za pomoc.
Coś tu jeszcze działamy, czy taktyczna zmiana gierki na Star Raila, żeby zobaczyć, czy tam mam daily i przeskoczyć do... W sumie możemy od razu do Fall Guysów, jak chcecie. Ciekawe, ile more będę miał po 4-0, bo teraz mam ponad 15 milionów. A w sumie straciłem rachubę, ile more mam. Grażyn, nie? 29 milionów, trochę biednie. Ostatnio się sprałem, bo składałem parę ten. Wizu można 5 razy jeszcze krajolog? Pewnie! W momencie, jak ja tylko skoczę i zrobię sobie kondensaty u ciebie. Bo wydaje mi się, że... A nie, dobra, nie ma sensu. Jak 5 razy, to i tak spalę normalnie rezinę. Wskakuj, wskakuj, startuj i będziemy lecieć tak jak jest. Mi tak ze 100 milionów przynajmniej brakuje. Uuu, Tarjajel. A, że w grze! No w grze to jest do wyfarmienia. W realu też bym przekarnął te 100 milionów. Bardzo bym przekarnął te 100 milionów. Jak kiedyś wygram w Totka, to w konkursach poznacie... nic nie powiem, ale poznacie, że PlayStation 5 i Xbox Series X jest w konkursach, nie? To tak, taka będzie zmiana na kanale, jedyna chyba. Dalej będę robił to samo dokładnie. Biednie, to ja mam 2 miliony, bo postaci wbiłem na 90 level. W realu to nawet bardziej by się przydało, dokładnie. Możesz mi laptopa kupić. A widziałem ostatnio takie fajne gamingowe laptopy. Loro się czai na jednego, jak zobaczyłem specyfikację, to się zastanawiałem, jak oni to upchnęli do tego. Nie, to kliknąłem, brawo Lizu. Zastanawiałem się, jak oni to upchnęli do tego laptopa. Ja mam zawsze problem z moją za dużej wydaje. Ej, nie ma pada za 20 tysięcy. Najdroższy, jaki widziałem pad w życiu, to jest za 8 tysięcy, wiesz? Jakby był pad za 20 tysięcy. Ale jak już o padach jest mowa, to nie mam nic nowego do pokazania. Czyli ja ogólnie nie jestem fanem laptopów, ale... Czy ja stoję i się podpalam? Tak, ja stoję i się podpalam. Ale widzę funkcjonalność dla lapków, jeżeli ktoś dużo podróżuje albo ma, wiecie, dwa domy tutaj u rodziców, tutaj gdzieś tam na studiach coś mi jeździ lewo-prawo, no to laptopy są bardzo wygodne. Ale wygoda posiadania monitorów stojących przed tobą, możliwość wysunięcia łap i przesunięcia sobie klawiatury bez poruszania monitorami jednocześnie, tego całego sprzętu. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, jak wygląda u mnie setting, jaki jest. Może zrobię zdjęcie i wstawię. Na Discordzie wyślę do ciebie Hadiuga. Będzie najłatwiej znaleźć. Wydaje mi się, że kiedyś wstawiałem, ale może nie być widać. Ja lubię, bo mniej miejsca zajmuje. No właśnie, Grażynko, zasłaniasz mi teraz w momencie kluczowym to, co się dzieje. Na chwilę setting u mnie wygląda, na tę chwilę setting u mnie wygląda tak, to oczywiście będzie przebudowane i zmienione. Nie przejmujcie się kabelkami z tyłu, to też będzie przebudowane i zmienione w momencie, jak doskoczy nowy monitor i wszystkie kable będą przełożone razem. No i tutaj jest drugi komputer i rzeczy z boku przy drugim kompie, tam też będą dwa monitory, czyli ten monitor po prawej przeskakuje tu, gdzie stoi ten. Greszku, akcepcik tutaj muszę klepnąć. I gdzie my to mamy? I ten mały monitor po prostu wskoczy sobie tutaj. Trzy monitory, to znaczy dwa monitory i tablet, więc to wszystko będzie spięte tak, żeby te kabelki wtedy móc puścić, bo to się przesunie, więc tam. W międzyczasie mnie wywaliło. Okej, okay, mamy heala, to ja wezmę ja do niukowania. Więc ta wygoda, że macie ogromną połać blatu pod łapami, to niestety jest coś, co ja muszę mieć, żeby funkcjonować tak na spokojnie. Bo przy laptopie to siedzę... Nie, nie ma tego. To tak nie działa wtedy! To tak nie działa!
Łajzo, możesz mnie drapać monitorów? Trzy, dwa, jeden. Go! No nie mam w ogóle energii. A, bo zginąłem przed chwilą, dobra, dlatego nie mam. Nie mam tam laptopa, duża biurka. Kurczę, kocie futro! Klawiatura mechaniczna i monitor do tego. No! Wygodnie. Znaczy, najgorsze jest to, że jak się przyzwyczaicie do funkcjonowania z drugim monitorem, to potem jak bez ręki, bez drugiego monitora. Trzy monitory to jest dla mnie wciąż ciut za dużo, dlatego ten do rysowania jest wyłączony zawsze. Chyba, że z niego korzystam. Też mógłby być wyłączony, tak mi to wszystko wychodzi. Ale bez drugiego monitora strasznie trudno się pracuje. Graszku chce pogłaskać. Nie, Graszku czaty głaskała. Nie wiem dlaczego. Konkretnie w czat trafiała. Tylko odnośników, bo obecnie postać nad będziemy w miarę pewni z wyjściem nowego patcha, gdzie wyjdzie nowa beta, na której będą testowane, co nie? Więc w teorii dalej jest szansa na Sandron Fontaine. Czy straszne kopium. Te liki odnośnie Harbingerów ja bym w ogóle na bok wziął, bo począwszy od lika, że Arle ginie, nie zgadza mi się bardzo dużo z rzeczami, które ja dostawałem. Nie zgadza mi się przede wszystkim wszystko, co mi się wysypało od momentu, kiedy wyciekł kit podobny do, znaczy podobny, pasujący do tego, co powinna robić na placu boju Sandrone, więc od tamtego czasu wszystko jest bardzo podejrzane. Wydaje mi się, że śmierć Harlekin była bardziej błędem w tłumaczeniu niż prawdziwym likiem. Szczoteczka do kotka. I ktoś chce kulkę z Grażynki? Kulka z Grażynki będzie. Grażynka! To są jak te takie biegające małe kłaczki, które mieliście w Krainie Bogów. Tak się to nazywało? Te małe czarne, co były węgliki. Ciężko mi jest prasować na laptopie po długim czasie. Nie polecam prasowania na laptopie, bo no może się przypalić, nie? Matryca pyknie, strzeli. Ja mam tablet do rysowania i monitor też po dłuższym czasie uważam, że niezbędny jest do minimalnej pracy. Czy zależy co robicie? Bo jak nigdy nie korzystaliście z drugiego monitora, to aż tak nie boli. Ale jak się przyzwyczaicie, że tu robicie rzeczy swoje, na drugim macie rewki, czy tam teksty, czy właśnie czat na streamie i musicie z tego zrezygnować, to jest nie do przeskoczenia. W Raymanie dwójce były takie gąsieniczki, nie pamiętam. A, te! Okej, dobra, pamiętam. Wywala mnie zgęszczenie, to norm, ale zwracam na to uwagę, bo mam sytuację. Trudny przeciwnik 1, ult 2, ult 3, wywalenie, wejście 3 ultów brak, a przeciwnicy 100% hapsów. Mój kot to nietoperze przynosi. O nie, nekrosan, to znaczy nie, no, gratulacje skilla, ale nietoperze są bardzo ważne dla ekosystemu i większość gatunków jest zagrożona. Zjadają badziewiaki, zjadają całą masę robactwa. Strasznego i ohydnego robactwa. Czyszczą ekosystem ze wszystkiego, co lata i jest gunwnem, a czasem nawet nie lata i też jest gunwnem. O nie! Hadyuga wyszła i nie zabrała Grażynki ze sobą. Czemu? Why? Sztechcio, w te wakacje to zrobimy. Jak się uspokoi tam sytuacja u Erebis i technicznych, będziemy na spokojnie siadali i dyskutowali, co możemy dodać, jakie straszne ara-ara może wjechać, czy jakie inne bełkotania. Paniczny śmiech widza, kiedy Mizu dostaje kolejny raz tego Shikano in Heizu. O nie, Nekrosan.
Josem nietoperek Batman się przypomina. Mój kot przynosi mi futro do buzi. Mój kot uwielbia się ocierać o twarz, ona w ogóle jest straszny pieszo. Kłasą! Sztekcio nie! I najgorsze jest, jak te kremy na skórę nałożę, wszystkie żele i całą resztę i jestem wtedy taki, że położyć się i nie ruszać się, żeby mi się włosy nie przykleiły albo żebym się nie przykleił do poduszki. Grażynka wtedy: this looks like a job for me, i z dupcią na ryja, tak yeah! Zamykam się na noc, te upały, to jest straszne. Wizu, jeżeli uda mi się dostać babki, to co potrzebuję jeszcze przed wejściem fontanny, to będzie pewien konkurs z tym związany. Okej, Brajsu! W ogóle powinny się jakieś tam dodatkowe konkursy poruszać. I to poruszać bardzo, naby się, na szczęście mi się zdarza, ale poza, ehe. Kwasą! Kto miał kwasą w bingo? Kłasioniary jedne, kłasice. Zrobimy tak, żeby cię nie musieć z tym... O nie! Wizu nie. No nie hilujcie tego dużego. Donate na ochronę nietoperków. A kurde, czy to można nazwać pracą? Nie, to było bardziej praktyki. Miałem praktyki w muzeum we Wrocławiu i oni na samej górze mają, uwaga, przepraszam za dziwne dźwięki, odrywam z butelki logo, żeby się nie musieć z tym gibać. Na ostatnim piętrze mają jakby na strychu zrobiony specjalny wylot od nietoperków, więc te nietoperze, które latają w okolicy centrum we Wrocławiu, to z Muzeum Narodowego startują, mają tam swoje lądowisko. I mają tam zrobione czaderskie rzeczy, bo zaglądaliśmy tam do nich, mają naprawdę fajnie to posegregowane, takie wiszące te są dla nich. Nice tam zrobili dla nich. Zapomniałem odliczania dać. Po co? Nie trzeba Teresa Oktawia. Po prostu kota mnie przyatakowała. Kuciu futro na zaroście. Może coś fajnego wleci dla mojej... Tu są dla Shenhe, dla Ayaki i ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze tutaj miał z tych krajów postać fajny. Do której wydaje mi się, że co najmniej do 20, ale to za moment, jak tylko tutaj skończymy, to będziemy przeskakiwali od razu do Fall Guysów, czyli pominiemy HSR-a najwyraźniej. Bo w HSR-ze wydaje mi się, że daily zrobiłem rano na śpiąco, jak robiłem ten... research do Genshina, to znaczy kończyłem research składać. Ludzie, ile ja dzisiaj scenariusza w Genshinie wyciąłem, bo wiedziałem, że będzie napakowane. Wyciąłem ponad połowę scenariusza w Genshinie. O nie! Nasz Benio! Benedict Cumberbatch nam zszedł, tak? Okej. Benedryl, wracaj! Wracaj! Nie no, jakie przetrzymanie, co ty? A już nie mam reziny, czyli ja teraz już jestem w trybie pomagania tylko i wyłącznie. Juhu, juhu. Nie przejmuj się, Teresa Oktawia, i tak nie mam nic ciekawego do zrobienia w Funko Star Railu. Tam mi została tylko fabuła główna, już lecę, znaczy już jak już, lecę u tych Sianzhou Zhoufu. Teraz kolej Wiza. Jaka moja kolej? Ciuf, ciuf! Tum, tum, tum. Jaka Grażynka sfochana siedzi. Hadyuga zamknęła za sobą drzwi wychodząc. To jest taki foszek. Foszek totalny. Na pojutrze będziesz miał więcej lików z HSR-a. Tak, Simon, dokładnie tak. Jutrzejszy odcinek już nagrany, tylko go muszę po streamie zmontować.
Miałem drobne opóźnienia dzisiaj, bo jeszcze darmówka weszła. Hej ludzie, ten Beholder 2 jest do przygarnięcia na Gogu, odbierajcie. Niestety bez taka kreatora wizu Epic, bo nie mam. Właśnie, muszę podbić do Goga, czy nie chcą ten mi dać taka kreatora. Byłoby niegłupie. Chwila, my mamy swoich ludzi w Gogu, dlaczego ja tego nie zrobiłem wcześniej? Sorry, zostaliście bez nukera. Może do 1.5 zdążyć zrobić fabułę z 1.0. Nie no, powinienem zdążyć jeszcze przed 1.2, jak tak dalej pójdzie. Po prostu wcześniej nie miałem w ogóle czasu grać, a priorytetyzuję jednak Genshinę i robienie rzeczy w Genshinie, więc jak zrobiłem eventy w Genshinie, to siadłem i zrobiłem muzeum, potem dokończyłem ten event, co teraz wystartował, czyli Phase Trials. Skończyłem te rzeczy w Genshinie, które tam miałem nieporobione. Złapałem ostatnie elektrokulusy. No i siadłem wczoraj, troszkę pocisnąłem z fabułą w Star Railu, więc przeskoczyłem, skończyłem całą końcówkę Bellabog, czy tam Jarillo, jak to się tam nazywa. Jarillo. I zacząłem cisnąć Shanzo Zhoufu. W tym evencie jest mechanika Blade'a pokazana. No w ogóle taki fajny filmik, Simon, ty mi podsyłałeś, czy ktoś inny mi podsyłał? Porównanie, co robią postacie z Genshin'a, jakie mają skille, z mobami. I prawie wszystkie postacie mają swój odpowiednik 1:1 z mobami, albo z eventem, który był tak jak na Hida zrobieniem zdjęć, że cik, oznacza i robi zdjęcia i łączy. Nie zostało jeszcze tylko 6 dendrokulusów. Nie zacząłem jeszcze zbierać dendrokulusów. Jak to nie ty, to znaczy, że ja mam go zapisanego? Jak mam go zapisanego? Aha, wyszli wszyscy. O nie! Dobra, nie znajdę go na szybko w takim razie. Dendro co? Dendro co lusy? Dendro co lusy? Jeszcze do Enki się nie doturlałem. No Enkę też muszę tam dobić do 100%, troszeczkę mi zabrakło. Prawdopodobnie będę ją dopieszczał przed tym. Przed zabraniem się tak na poważnie i codzienną farmą w Sumeru, żeby zdążyć z zrobieniem Sumeru przed wejściem Fontaine. Dołącz do lisiego stada na Discordzie! Stream Element, wrzucę wam linka. No i Wizu odpalił mi flashbacki z Wietnam, bo widziałem podobne, jak ktoś capał i to mocno i porównywał monę do szambiarki. Ja nawet questa, aby się tam dostać, nie skończyłem. Ja mam jeden w zonie pustynnej, 99%. O nie! Tyle, Teresa, czy jeszcze coś? Dobra, nie przetrzymuj miłego fasolenia. Czaty! Odpalać fasolki! Ja wbijam na głosowy do wspierających. Tutaj sobie może wyłączę. I jeżeli jesteście zainteresowani, to co najmniej do 20 lecimy w fasolki. I w tym momencie zaczęło mi gardło siadać. Czemu? Why? Jak to się stało? Ja większość pustyni mam na 100%. Nie, tutaj już jest grupa wizowego wsparcia ludzi, którzy... O nie wizu, nie wyłączamy Outriders. To jeżeli chodzi o Outriders, momencik, pokażmy zainstalowane gry w tym momencie, żeby było wiadomo, o czym mówię. To jest ta polska giereczka od People Can Fly, tak się nazywa. Jeden z moich największych love-hate relationship, jakie mam z grami. Ludzie krytykują Outriders, to ja cały odcinek na tym nagram, bo ja mam całkowicie inne zarzuty niż gracze tak normalnie mają do tego tytułu i nie będę ukrywał, że o ja cię kręcę, jest ciężko z Outridersami. Tam jest jeden dla mnie taki ciężki zarzut, nie mogę przeżyć tego, co oni w tej grze zrobili i jak zmarnowali ten potencjał. Mam nadzieję, że wyjdzie Outriders 2 i naprawią parę patentów, bo jak oni to tak mogli, to ja nawet nie wiem. Wbiłem na wspierającego Liseła, jak są jacyś wspierający, to wbijać. Jak się nikt w miarę szybko nie pojawi i nie będzie tutaj zainteresowanych, to skoczę do tego HSR-a, nie? Ale krzyczałem wcześniej, że będziemy lecieli, więc może i chętni się znajdą. Super. Win, odpalaj. Win, liczę na ciebie. Czy to jest Ultron i
Tak, Ultraman. Nie, on. To jest ten z anime. Ultraman. No, on się tak nazywa, tak w ogóle. Próbowałem oglądać ten serial 3D, co był na Netflixie, ale odpadłem. Jak tam się zaczęła cała drużyna tego Ultramana zbierać, to się zaczęło robić takie tandetne, to drugi sezon jakoś. Jak nie ma Steve'ego, mogę iść na fasolki. Chyba nie ma Steve'ego. Wbijać. Zobaczmy sobie tutaj. A, przeniosło mnie. Pociąg do sławy. Ja już odpalam. Odpalajcie. Ja wam zaraz kodzik rzucę. Mecha kot. Fajnie wygląda mecha kot. Ile zostało do końca tego? Pociąg do sławy. Kurde, kusi troszkę. Ten list bardzo kusi. A to jest rycerz. Myślałem, że to będzie jakiś rycerz sera? O Jezu, to jest Sir Ser. Ja też lubię win. Win pobrałaś? No mam nadzieję, że win pobrała. Specjalnie dla win dzisiaj jesteśmy. Miało być w poniedziałek, nie mogłem w poniedziałek, więc mówiłem, że widzimy się z win w sobotę. Znaczy ten Oneś lisa, który mam, podoba mi się bardziej. Ale jako, że to jest list, to czuję się troszeczkę zobowiązany, ale nigdy nie powinniśmy czuć się zobowiązani do wydawania pieniędzy. Czy to jest jakiś krab, czy coś takiego? Roboczopek? Burgercz? Czego to jest? Kojarzę. Werwin. Yume, jesteś tam? Czyż win poszła? Czemu win poszła? Jakaś weryfikacja. Zaraz się okaże, że jeszcze nie zagramy. Że tutaj przyklepię ten Coco Chanel i momencik, muszę poprawić Coco Chanel, żeby był aktualny. To jest 4 duże O CT 2, tak? Okej. Pin pisał jeszcze wyróżnioną wiadomością, to ja wtedy nie widziałem. Aktualizacja najgorzej. Odpalajcie, bo na razie mamy dwie osoby. I to jest chyba łącznie ze mną. Bardzo smutne zbiegowisko. Ja nie wiem, jak się tutaj odpala. Zaraz tam zakrzyczę do mamy Yume. Może jest. Czy do mnie właśnie rodzina niezapowiedziana wbiła? Pewnie wbijaj, Simon. Wbijaj. Ta druga to ja. Już jest 4, już prawie mamy ekipę. Egzetka, wbijaj! Hono na tego. Hono na turlanie. Hello! Simon, dobrze słyszę? Będę świnia i cię podgłośnie. Otrzyma to.
How dare you? Brajsu z nami również jest. Hello, Brajsu! Brajsu, ciebie też podgłośnie. Na trzeźwo nie idę. Odpalaj procenty i chodź jak Zetka. Ojej, to smakuje jakby to było wiśniowe ze zmielonymi pestkami. Uwielbiam. Migdałowy posmak, amigdalina. Dobra, jesteśmy. Dobra, tam jest od... Co? Innego gracza. Nie chcę innego gracza. Moje rundy, show. Nie mam pojęcia, ale potrzebuję coś od 5. Mamy 8? Czy nie? 6. Mamy 6 w tym momencie. Wybieram... Trzeba Renię zwołać. Trzeba... Renia chyba w pracingu jest, nie? A, sadkę. To lecimy. Jedną rundkę tam ludzie niech się odpalają powoli, jak jeszcze ktoś ma zainstalowane, albo instaluje, albo doinstalowuje. Pisać do win! Pisać do win! Specjalnie dla niej dzisiaj ten. Tak to bym zainstalował Tofa, jakbym wiedział, że jej nie będzie. Właśnie, zainstalował ktoś Tofa? Zaczął ktoś grać? Czaty? Ja jak mówiłem, ja bym zainstalował, ale by mi telefon po prostu zamienił się w patelnię do jajek. O nie, najgorzej. A na kompie mi nie działa w ogóle. Nie chcę. Jeszcze nie gorzej. A powinno działać normalnie. No to kodowanie jak w tym. Wow, jak to wow! Co jest tą grawitacją? Co jest? Aha. To jest na samym końcu. Skubany! HSR-a może dobijemy, może nie. Jak nie będzie zainteresowania tym, Half-Life'a ruszamy prawdopodobnie na dniach. Bo muszę skończyć Half-Life'a. HL to jest Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy kończymy na dniach, bo... Bo no. Taki piosenkarz, nie? Skacze. Wysoko, Jesus. No. To skakanie jest większym utrudnieniem niż ułatwieniem tak naprawdę. Tak. Nie! Sam końcu. Nie! Nie! Nieważne. Dołączył do nas wreszcie. Się dam sprajeżyć po prostu. No. Sprajeżyłem się jak mi chodziło na bajżu, czekaj co? Kurde, powinienem mieć jakąś taką nakładkę, żeby widzieć czat na swoim ekranie głównym. Zakładam, że tam ludzie są jeszcze na tej pierwszej warstwie, nie? Ja jestem na ostatniej. Nie! O ty bestio, nie! Nie! O, jestem na ostatniej też. Za mną jesteś na ostatniej. O, oh, nice. Więcej osób. Chciałem skoczyć na jeden klocek i chciałem jedno lecieć, to forward, użyłem dasa. I poleciałem na sam drugi. Podgłoszę się, Bryce, w następnej rundzie! Zaczynają już ludzie umierać.
Kończył się już ten okres próbny. Nie! Kurde. Tak, Simon zginął, dobra, to już mogę z godnością. No. Azep, nie da się! Azep to jest własna kategoria, on jest nie do przebicia, więc... Przepraszam, musiałem. Zaczytuję. Fall Guys tylko na PC-cie? Nie, Fall Guys chyba też jest na konsolach, jak dobrze pamiętam, ma crossplaya. Tak? Że jak się z konsolki odpala, to ten. Jezuś zakajuje ludzi. To nieprawda, to są pomówienia. Nikt mi niczego nie udowodni. Wcale to nie jest na zapisie. Wcale ranie nie będzie miała z tego dowodów. Na Switcha jest, też mi się wydaje, że na Switcha jest. Co ja miałem zrobić? Coś tutaj miałem zrobić. A miałem podgłośnić Bryce'a? Yes. Na maksa. Myślałem, że już przegapiłem streama. Killer Sweet Bunny, wbijaj! Wbijaj na te. Wbijaj, bo jak nie, to odpalę drugi raz. Albo trzeci nawet. Albo trzeci nawet. W sumie, można odpalać jeszcze raz. Trzeba było dać widzowi wygrać, bo to pewnie jego ostatnia wygrana. Dokładnie tak, Azep. Prawie to przeczytałem, egzetka! Prawie to przeczytałem! Wybór show. Złapmy coś na 5 do 30 osób. Nie wiem, co to jest. Możemy to ten rozpocząć. To jest chyba ten Bomberman. O, ten jest fajny. A taki Bomberman prawdziwy z bloczkami? Pograłbym starego Bombermana. Gdzie można odrwać starego Bombermana z DOS-a? Pewnie gdzieś będzie na sieci, nie? A ten Bomberman. Instaluj na szybko Killer Sweet Bunny i mamy jeszcze z pół godzinki luzem. Jak masz światłowy, to w 10 minut się zainstaluje. No. Nie wiem, czy się przyłapało, czy się łapało. Nie się łapało. Okej. Udało mi się kogoś? Nie! Wow! Tak. Nie! Nie o to mi chodziło, też jest fajnie. Oh, nice! Prawie! Prawie! Jakoś inaczej wybuchają tym razem, nie? Nie czekają do samego końca, tylko jak się rzuci na zetknięciu, to jest wybuch. Nie! No. Nie robimy takich fajnych bajerów. Nie! O ty! Nice, to było dobre. Wizu, nie isakujemy widzów. Gratulacje, koala! Gram dla zabawy. Ej, to jest takie dwuznaczne troszkę, gram dla zabawy. Nieważne, nie było tej kwestii. U mnie światłowód na ulicy był obiecywany od 10 lat, może się kiedyś doczekamy. Zobacz, czy jakiejś prywatnej firmy nie masz w okolicy, bo u mnie było poza, nie wiem, kto tam był, Tepsa, Orange i jedna firma na M, której nie mogę wymienić się z nazwy, bo rzecznik praw konsumenta się wpultał, żeby przestali mnie jumać na kasę, więc się bardzo z tą firmą nie lubimy. I mam tutaj okolicznego gościa, który ciągnie właśnie światłowodzik, jest symetryczny internet, bardzo szybki, więc mega u mnie jest. U mnie ulicę od ponad 10 minut. Kto wygrał, bo musiał mieć pomoci. Kto tam wygrał? Kala? Wybór show. Jest jakiś show od 7 osób? To było? Od 8 jest, tak? Tego nie ma. Teraz poszli show. Zakier, wchodź! O nie, to za chwilę! Zakier, chodź!
Zakier, chodź. Chodź, chodź tu, chodź tu. I będziesz miał czał. Gdyby był inny twór nogi, to powiedziałbym zakier do nogi, ale... O nie! O no! Nie, to jest inne niż ostatnio. Koala, zjadło cię! Kurde! Tu jest zmniejszona grawitacja. Znaczy, nie zmniejszona, normalna. A, tu jest to normalne, o Boże! Nie! Nie! To już się przyzwyczaiło, co? No! Nie! 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 Proszę, nie! Jest. Nie! Przytrzymał mnie, co za... Łajzo! Nie! Ostatnio tak się rzucałem, jak poszliśmy sobie do akwaparku i mi kółko zwiało, ten nas zjeżdżali spod tyłka. Też mnie po tym nie znaleźli. Jak zawsze pierwsze ostatnio, nie wiem jak to robię. Nie! Ja się zaryłem czołem na koniec. Podobne skiny macie, tylko inne ten, spodenki. Inne gatunki. A, Zakier ten. Zakier sprawdza ludzi, więc nie może sobie na rolowanie. Jaka dobra wymówka, profesjonalna! No. Ktoś musi sprawdzać ludzi, tak? Chyba, że ty chcesz sam, co nie? No. Jakie małe spodenki! Maciek, nie obciskają? To jest Spidermana nowego. Mochi, zeżarby mochi. Widziałem posta na temat tego nowego Spidermana. Oj. Wbijać. Ciemny humorek bardzo. Miquel O'Hara? Tariael. To boli 2-3 mega. Ja tu gigabajtami w obie strony, więc... Ja mam światłowód, nie narzekam. Piwnicy to dobre, mają podobne. No, bardzo dobre. Tak chłodno jeszcze tutaj jest, co nie? Którego będzie filler aktualizacja? W Genshinie 5 startuje. Znaczy filler aktualizacja, o której mówimy. Bo mieliśmy filler aktualizację 3.3, 3.5, w sumie 3.4 też troszeczkę, 3.7, no i 3.8 będzie, więc w rzędzie 3 coś było więcej fillerów niż zwykłych. Co, bo nam uciekła jedno? No. Kurdur. No jak tak dalej pójdzie, to wyskoczę kupić mochi, bo mnie tym mochi strasznie kuszą. Dobra, szukamy kolejnego pięcioosobowego. Lecimy z tym, nie wiem co to jest. O! Super, Killer Seed, bo nie będzie zaraz. Za 2 minuty. Co będzie? Za 2 minuty będzie. Ale Killer Sweet Bunny. Killer okay. Sweet Bunny. Myślałem, że mochi, że dostarczają mi mochi. Chcę mochi. Nie ma, nie dla psa. Poniedziałek drip z wieśmą, ale tylko z Mony Scarlet oraz Klizra. To są te odnawiające się? Chyba tak. Co się stało? No do zakończenia. I have a lot of questions. Co się? A, okej. Okay. Bo wybraliśmy jakiś jeden ten. Okej. Okay. Okay. Teraz będzie nam zmieniało planszę po jednym zgonie, tak? Nie wybrał.
Nie wiem. Nie. Pierwszy, ja którego... Zong. Jeszcze się odbiłem tak czułkiem klasycznie. Tryb drabinkowy, różne pasy. Aha, okej. Okay. Doberek, sernik! To ja zadwu na chwilę. Simon, walcz! To runda finałowa, daj z siebie wszystko. Ten sernik to z rodzynkami czy bez? Każdy zjem. Nie mam problemu z rodzynkami. Jeżeli chodzi o rzeczy, których nie lubię jeść, to chyba tylko kapary. Ale też mogę zjeść, po prostu nie przepa... A, i kasza gryczana. Też nie jestem fanem, kogoś też mogę zjeść. Kogoś wywaliło. Kogoś wywaliło? Tak, bo jego fasolka jest i tak... Właśnie poszło. Mówisz, że leci w dół. Jak kamień. A jest, pisze Maciek, wywaliło go. To wbijaj, wbijaj na następne rundy. Czekam na kolejne gify. Aż mi się przypomniała kasza gryczana z wątróbką zrobioną przez babcię, koszmar. Wątróbkę lubię, jeżeli jest wcześniej wymoczona porządnie w mleku i tak, wiecie, w panierce ten daran. Okej, okay, mogę jeść. Nie mam nic do wątróbki, ale za kaszą gryczaną nie przepadam. Ale też jak jest dobrze zrobiona, to zjem, nie? No i kapary. Ja mogę. Jeżeli chodzi o wątróbkę, to jedyny z rodziny ją lubię. Płaczę cringe'em, a... Pełne skupienie tutaj. Liliana, Lilia i Obiwo, widzę, jadą ostro. Sprężysta fasolko, nie daj się! Musiał wyścignąć fotkę na konkurs. No, kończy się konkurs dzisiaj, więc bierzcie w nim udział. Cokolwiek, co wam się z mądem kojarzy. A jutro startujemy z domu. Dragon Spine. Czy wydaje mi się, że zacznijmy od czegoś prostszego. Dragon Spine jest trudny w obecnym klimacie. W obecnym pogodzie. No. Odpowie się zamrażarkę i będzie. To samo powiedziałem, wszyscy wysią zdjęcie z zamrażarki. Albo kości, bo Nurin, co nie? No muszę powiedzieć, że tą muzykę mają naprawdę wkręcającą. Mhm. Dlaczego Dragon Spine? No nie, nie będzie jutro Dragon Spine'a. W tym poczekamy na zimę. Tak. Nie no, będziemy lecieli co tydzień w wakacje, chyba że... Będziemy zainteresowani konkursami, no to wtedy będzie ich mniej, nie? Nie będziemy tego tak piłowali. Zdjęcie z kotami, z którym kojarzy wam się Zakier Miałcz. Można takie jakby stworzyć środowisko, któremu zrobi się zdjęcie na konkurs. A... Kombinuj, twoja inwencja! Mogę zapytać lepiej Juliana o to? Albo Jumę?
No. Aby nie było jakichś nieprzyjemnych nieporozumień. O! Jak to wygrał? O piwo! O, Jume jest! Cześć, Jume! Cześć, Jume, wbijaj na ten... Na fasolki chodź. Na fasolki chodźcie! Chodźcie na fasolki! Kam, kam. Mówię, jak trzeba wypromować tego Bertiego botta. O, jest! Mamy 8 osób! Jest! O, jaki szał! 9! Bierzemy coś od 8, tak? Nie wiem, co to jest. Rozpoczynam show. Ładujcie się tam, bo pilnuję kuchni. Jume nie może, sadkę. Jak to Jume nie może? Bo pilnuję kuchni. Emergency right now. Co ci płonie? Fajmo. Lody zapłonęły, tak? Spaliłaś wodę? Może aż mi się już płonie taka reklama. Honor zapłonął. O nie. Nie, przepraszam, nie chciałem tego wybrać. O, Julian też wbije na ostatnią rundę. Nice. Nie bierzemy mam. Więcej piłki. Mam. Możemy kupić Rocket League, ale mamy Rocket League w domu. Rocket League w domu. O no. Nie! Dobra, to pytanie, kto gdzie jest? Kto w jakiej drużynie? Bizu jest w pomarańczowej, czyli w tej lisiej takiej. Ale ta jedna osoba, którą zbrutalizowało do bramki, to było pięknie. No to ja! Widzę, że tam dzielnie nasza obrona jedzie. Tak! Może jednak mogę być bramkarzem. Trzeba było pójść w tą karierę piłki nożnej. No. Dzięki lepsze, to lepsze. Byś miliony zarabiał. Nie no, tak dobrze to by nie było. Ale przed kurkę, którą nie bym wygrywał. Co mnie trzymasz? Puść mnie! Dobrze, sabotujemy Biza! Dobrze. Nie! Dobrze. Dobra, skalą tutaj widzę. Trzymać się za rączki.
Siatkówka piłką nożną? Piłki... Mamy ja chciałem powiedzieć, że piłki od siatki się nie kopie. No, zawsze tak na mnie krzyczeli w szkole. Nie kopie się piłki od siatki! Też. Tak co trzeci ten kopał, nie kopał. No. No, pewnie taka gula była. Albo nie siada się na piłkę pomiędzy jajo. No. Ty dobrzy są, kurde. Jak ty pro, kurde. Blum. O a nie, biedka ala. Można jednak, można jakby było zabrane kopać piłkę do siatu, to inaczej świat stworzył. Okej, okay, zlecenie domu załatwione, chętnie bym dołączył, ale gdyby twórcy uwzględnili zwolnienie. Rodzina wbija. To co? Jeszcze ze dwa mecze damy radę, nie? Jurian, wbijaj! Wbijaj, Jurian! Ja tu wybieram show. Remis też wbijaj! Remis! Remis, wbijaj! Wbijaj, Remis, chodź! Chodź tu! Nie wiem, dobra, jakiś inny show wezmę, jest coś dłuższego. Wbijaj, Remis! Jakie nie? Jakie nie, jak tak? Zrób to dla drużyny. Dla drużyny to zrób. O, jest coś od dwóch osób, nie wiedziałam, że... Mamy 11? Nie, mamy 9. Remis, co pan goście, wbijaj to za... Zróbmy ten czomy rajd. Zróbmy ten czomy rajd. Właśnie, to to komu. Chociaż game miesiąc się skończył, już widzę. O, jest 10. Wysiadł yoga! Ty nie grasz, ale masz drugiego pada. Tam jest zainstalowane. Właśnie, Padiuka, dołącz do nas! Padiuka, dołącz do nas! Dawaj! To telefon. Tylko musiałabyś na Epiku przelogować, bo to z Epika. Aha, sadka. Jestem lubem. A Juma już wbijała! Już wbijała sadkę. A nie, poczekaj, trzeba było krzyczeć, a nie! Dobra, ludzie, przegrywamy to szybko. Wola myślę i Juve do matcha. Tak, na ostatni mecz. Jaki ostatni, jak przedłużony to jest? No! Jest. Nie, odbiłem się od kogoś. Mamy już checkpoint. Nie, dobra. Bierzemy jednak Freyr trasę. I tyle. Najlepsza zabawa z Remis. To my wiemy, że najlepsza zabawa jest z Remis. Lepsza zabawa z XZK BFF. Jume, chodź! Jume, chodź! O, jest! Mamy 11, już szukam czegoś, co tam było na 11. Co było na 11? 12, nie. Naprawdę było? O, tu było, widziałem. Widziałem, gdzie to... Tu jest. Nie wiem, co to jest. Rozpocznij show, lecimy! Nie mogę, serio. Remis, nie kłamcz nam, chodź! Kiedy Among Us? Stany lękowe po tym Among Usie jednym co był. Kończymy. Co?
trzeba kiedyś powtórkę. No, po tej rundzie kończymy niestety. Wizu trauma z Among Us. Musiałem kłamać, musiałem robić ludzi w jajo i jeszcze zbackstabować na końcu. Kiedy Fazmo? Nie wiem. Kiedy Hadiuga pozwoli. Kiedy Hadiuga pozwoli Fazmo, tak. Nie, mamy ustawione Fazmo, chyba mamy ustawione z Kicią i Egzetką jedno, bo obiecali tak rozegrać, żebym się bał strasznie. Co jest wielce... A mnie rozłączyło. Czarkę. O nie! Czemu cię rozłączyło? A ja nie wiem tego. Jakiś błąd kodu 003013. Nie mówcie, że to tła. Dziękuję za popych. Te arbuzy, to mnie to... Mamy to! No nie! To było brutalne. Nie o to mi chodziło, nie taki był plan, nikt tego nie widział. Nie tak. Nie o to chodziło, ale też jest dobrze. Nie. Jezus, skacz. Tak jest typu. Prawie. Ale nie zdążę tu. Nie wiem, czy dobrze kłamie, czy ludzie mi ufają. Ej, remis! Dwa w jednym! Bierzemy remis na następnego tego Among Usa. To co, czaty? Wystarczy na dzisiaj, tak? Widzimy się w poniedziałek. Jeżeli chcecie, instalujcie Fall Guysów w poniedziałek. Też będą Fall Guysy, jak dobrze pójdzie. I niestety rodzinka wbiła, więc muszę ten wykminić co tu i jak tu, ale... Ale... Mogę was na Goga wysłać, jak chcecie. Żeby się nie spotkać w tym samym domu. Albo Guga ma. Guga gamerka ma, tak? Tak. /raj. Guga gamerka. Jesteście awesome, dziękuję wam bardzo. Widzimy się przy najbliższej okazji. I co? Do poniedziałku. W poniedziałek następny stream, mam nadzieję, że troszkę dłuższy nam wyskoczy, więc jak nie będzie żadnych wybuchów, to widzimy się w poniedziałek. Bye! Go! Sorry. Go!